Drony, bezzałogowe statki powietrzne, wykorzystywane są coraz częściej do patrolowania lasów. Dla Straży Leśnej to narzędzie, które umożliwia im bezpieczne monitorowanie dużego obszaru. Każde nadleśnictwo ma tylko dwóch strażników. Możemy gdzieś podlecieć, gdzie w danym momencie, nie wiem, dochodzi do kradzieży drewna lub też powiedzmy jakieś pojazdy przemieszczają się w kierunku lasu i możemy ze znacznego dystansu obserwować zachowanie, powiedzmy, jakichś tam podejrzanych osób. Ponadto zapis z kamery bywa bezspornym dowodem. Tymczasem dowodów na jakość rosnących drzew dostarczają drony używane przez specjalistów od OrtoFotoMap. Ortofotomapa tak naprawdę nie jest niczym skomplikowanym. Większość z nas wykorzystuje ortofotomapę. Między innymi, jeżeli korzystamy z nawigacji samochodowej, nawigacja samochodowa umożliwia nam wykonanie podkładu graficznego, która obrazuje jakby sytuację tą terenową. Czyli z góry doskonale widać też negatywne efekty pracy szkodników czy żywiołów. Jak sobie zobaczymy te korony drzew, jesteśmy w stanie określić ich zdrowotność. A to istotne przy planowaniu prac pielęgnacyjnych czy wycinek drzew. Obraz z drona przenosi się do programu komputerowego, który analizuje i przetwarza te dane. Można zdecydowanie zinwentaryzować powierzchnie uszkodzone. Nowe technologie wykorzystywane są do liczenia drewna na stosie. Aplikacja ta pozwala zaoszczędzić czas. Tradycyjnie do pomiaru potrzebne są dwie osoby. Wymierzanie i obliczanie, ile jest drewna w tym stosie, zajęłoby około 20 minut. Z aplikacją jest to prostsze i zdecydowanie krótsze. Drewno ułożone na stosie, mierzymy objętość tego stosu i przez przelicznik ustalamy ilość drewna w drewnie, czyli staramy się pominąć korę, która jest tak naprawdę tylko pakowaniem, oraz te wolne przestrzenie pomiędzy wałkami. Wystarczy zaznaczyć odległość, która będzie punktem odniesienia, a następnie sfotografować stos. Aplikacja połączy wszystkie zdjęcia w jedno. Natomiast pozostają tutaj wolne przestrzenie, które staram się zlikwidować. A program obliczy resztę. Cała praca zajmuje kilka minut i może wykonać ją jeden człowiek. Taka dokładna inwentaryzacja pozwala na oszacowanie majątku w tym otwartym magazynie, jakim jest las.